Piotr Merchelski, Polsat Sport. Dzień dobry, w niedzielne popołudnie zapraszam do Zabrza, do hali Pogoń. Przy ulicy Wolności to, o czym mówiłem, no, nie będzie z pewnością takie proste, bo Górnik to aktualnie czwarta siła ligi, walcząca wciąż o brązowe medale. Bartłomiej Tomczak, wykonawcą tego rzutu z 7 metrów. Dodam jeszcze, że mecz pierwszej rundy pomiędzy tymi drużynami w listopadzie ubiegłego roku skończył się wynikiem 30-20 dla Górnika. Dobrze grał też, tak jak i przed momentem widzieliśmy, Kacper Ligarzewski. Świetna obrona z karnego w kontrze. Teraz Łukasz Gogola. Piotr Kowianin w tym samym składzie co w meczu z Pogonią. Z kolei dwie zmiany w ekipie Górnika. Wrócił Iso Slajters do drużyny. Aleksandr Buszkow teraz na 2 minuty wykluczony. Więcej miejsca mają na atak gospodarze. Gogola do Buszkowa z prawego skrzydła. Łatwe trafienie. Z numerem 90 na kole Adam Pacześny. Stolarski ładnie to rozegrał. Teraz Piotr Kowianin zdobywa 6. bramkę. Gogola do Łyżwy. Piłka do Jana Czuwary. Jan Czuwara, no fantastyczna teraz bramka skrzydłowego reprezentacji Polski. Jest skuteczny, jest efektowny. Widzieliśmy to przed momentem. Odpowiada na to trafienie Tomasz Wawrzyniak. Z perspektywy Piotr Kowianina ten mecz układa się bardzo dobrze. No przecież oni mają tylko 15 punktów zdobytych w tych rozgrywkach, a Górnik ma tych punktów 51. 33. minuta. Zobaczymy, jak odpowie też Piotr Kowianin. Na razie w ataku. Górnik znów prowadzi 15-14. Jeszcze raz Jędraszczyk do Mosiołka. Marcin Tusz. Jędraszczyk, ładnie piłka do lewego skrzydła. Izo Slajters. Krawczyk sam na 6. metrze. Ależ kapitalna interwencja teraz Ligarzewskiego. Rzut przez całe boisko. 19-16. Czy będzie remis? Gogola. Jeden kozioł. Jest bramka. 20-20. Kolejny remis w tym spotkaniu. Slajters. Slajters do Daćki. Ligarzewski po ręce. Tuż do Jędraszczyka. Piłka na lewe skrzydło. Tam jest Patryk Mastalerz. Gogola. Gogola do Krzysztofa Łyżwy. Łyżwa lewą ręką pokonuje z wyskoku Artura Kota. Ale Górnik już sekundy przed końcem meczu prowadzi 29-24. Górnika czeka mecz jeszcze z Chrobrym Głogów 2 czerwca, a 5 z Azotami Puławy u siebie, już z kibicami w hali Pogoni. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Piotr Merchelski, Polsat Sport.